549 minut. Ile to godzin? Przedstaw odpowiedź w postaci ułamka zwykłego lub dziesiątnego. Przypomnijmy, że jedna godzina to ile minut? Bardzo dobrze, to 60 minut. Jak dowiedzieć się, ile mamy tutaj godzin? Należy podzielić 549 przez 60. Bardzo dobrze, przez 60. Zobaczymy, ile tutaj w tej liczbie 549 mieści się 60, czyli tak naprawdę ile jest pełnych godzin w 549 minutach. Spróbujmy to zrobić. 549 dzielimy na 60. Spróbujmy to może zrobić pod kreską. Napiszę tutaj z prawej strony jeszcze raz 549 podzielić na 60. Zaraz się dowiesz, dlaczego robię taki odstęp. Przyda nam się tutaj to miejsce. Dzielimy 549 na 60. Ile razy 60 zmieści się w 549? Spróbujmy z tabliczki mnożenia. 9 razy 6 to jest 54. Zatem 9 razy 60 to będzie 540, blisko 549. Czyli 9 razy zmieści się 60 w tej liczbie. 9 razy 60, jak już powiedziałam, to jest 540. Zapisuję, odejmuję. Tu będzie 9. I co dalej? Zostaje nam dzielenie z resztą. Nie chcemy mieć reszty, chcemy wiedzieć, chcemy przedstawić w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego, ile dokładnie tych godzin będzie. Wiemy, że na pewno 9 całych godzin, ale co tutaj po tym przecinku się znajdzie? W takim razie dopiszemy sobie tutaj zera. Jeśli oglądałeś moje poprzednie filmy, to zapewne wiesz, że tak spokojnie można zrobić. Nie zmienia to nam wartości liczby. 549 to nadal to samo, co 549,0, prawda? Jeżeli dostawiłam sobie tutaj przecinek, to na górze od razu w wyniku też przecinek postawię i to 0 spada na dół. 90. 90 na 60 to jest równe 1. 1 razy 60 mieści się w 90. 1 razy 60 to 60. Odejmuję i spisuję kolejne 0. Dopiszę sobie to 0, żebyś wiedział, skąd ono się bierze. I spada kolejne 0. 300. 300 na 60 to się równa 5. 5 razy 60 to 300. I zobacz, w tym momencie kończymy nasze dzielenie pisemne. Zatem 549 dzielone na 60 to dokładnie 9,15, czyli 9,15. Spróbuję jeszcze to zwizualizować. Taki wynik w ułamku dziesiętnym mało nam mówi, ile to jest minut. Narysuję. Tutaj będziemy mieć 0, tu będzie 1 godzina. Czyli tu mamy 0 minut, tutaj będzie 60 minut. Idziemy dalej. 2 godziny to będzie 120 minut. 3 godziny 180 minut. 4 godziny 240 minut, 5 godzin 300 minut, jeszcze nam brakuje do 549, 6 godzin to 360 minut, 7 godzin to 420 minut, 8 godzin to 480 minut, 9 godzin to 540 minut, a my mamy mieć 549. Zatem 549 będzie gdzieś tutaj w tym miejscu. Tutaj będę miała 549, czyli to jest 9 godzin i jeszcze kawałeczek. Tak naprawdę to jest, zobacz, 9 godzin i zostaje mi 9 minut z kolejnej godziny, czyli 9 minut z 60. Czyli 9,15 to to samo co 9,9. Zostawiam to już Tobie do sprawdzenia, że 9,15
to faktycznie to samo co 9 i 9 sześćdziesiątych. Można to zrobić na kilka sposobów. Możesz napisać w komentarzu, jak to sprawdziłeś. Przedstawiliśmy 549 minut jako liczbę godzin w postaci ułamka dziesiętnego i w postaci ułamka zwykłego.